Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej. Wraz ze mną w konferencji uczestniczy minister Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Szanowni Państwo, tak jak wiemy, sytuacja, jeżeli chodzi o zwiększającą się liczbę zachorowań, jest bardzo dynamiczna. Dotyczy nie tylko Polski, ale również innych krajów europejskich oraz innych krajów na całym świecie. Znaczne wzrosty zachorowań widzimy między innymi na granicy z Niemcami, w sensie mówię tutaj o partnerach niemieckich, czyli w Niemczech liczba zachorowań również niestety dynamicznie rośnie. Podobnie ma się sytuacja w niektórych innych krajach europejskich oraz innych krajach na świecie. W związku z tym rząd zdecydował o tym, aby ujednolicić i zmodyfikować zasady dotyczące kwarantanny, zarówno jeżeli chodzi o transport, który odbywa się drogą standardową, drogą lądową, jak i transport lotniczy. Te zasady będą obowiązywały w dwóch obszarach, to znaczy w obszarze Schengen i obszarze poza Schengen. O szczegółach tych rozwiązań powie pan minister Horała. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. Tak jak zapowiedział pan minister Miller, te zasady są dwojakiego rodzaju. Najpierw dla strefy Schengen. Dla podróżnych przybywających ze strefy Schengen, dla wszystkich podróżnych obowiązkowa kwarantanna, ale z tej kwarantanny będzie zwalniało przedstawienie testu, oczywiście z wynikiem negatywnym i nie starszego niż 48 godzin. Przy przyjeździe, przylocie ze strefy Schengen będzie można tej kwarantanny uniknąć, czy od niej się zwolnić, pokazując aktualny wynik testu. W przypadku strefy non-Schengen nie będzie takiej możliwości, to znaczy wszyscy podróżni przybywający do Polski z krajów nienależących do strefy Schengen, nawet jeżeli pokażą jakiś test, i tak wszyscy dostaną kwarantannę, decyzję o kwarantannie. Każdy z tych dwóch rodzajów podróżnych po otrzymaniu tej decyzji kwarantanny będzie miał możliwość wykonać test w Polsce. Jeżeli w Polsce uzyska wynik negatywny, to wówczas ta kwarantanna będzie zdjęta. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę szczególnie w tym wymiarze lotniczym, lotniskowym, z czym to będzie się wiązało. Otóż musimy tu ostrzec pasażerów, że na pewno będzie się to wiązało z wydłużonym czasem obsługi na lotnisku. Trzeba liczyć się z tym, że nieraz nawet do kilku godzin może upłynąć od wylądowania samolotu do wyjścia z lotniska. Czasami będzie tak, że trzeba będzie dłużej poczekać w samolocie na deboarding, na opuszczenie samolotu. Trzeba też liczyć się z tym, że będzie oczekiwanie na kontrolę Straży Granicznej przy wychodzeniu z samolotu. No tu niestety wszyscy musimy się uzbroić w cierpliwość. Także, żeby podsumować i żeby powtórzyć, dwie zasady. Dla podróżnych ze strefy Schengen kwarantanna, od której zwalnia negatywny test, nie starszy niż 48 godzin, dla podróżnych spoza strefy Schengen, dla wszystkich kwarantanna i w obydwu przypadkach tą kwarantannę można zdjąć, jeżeli wykona się w Polsce test, który będzie miał wynik negatywny. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie związane z egzekwowaniem tych przepisów, to będą odpowiadały oczywiście za to właściwe służby. Chciałbym tylko podkreślić, że sytuacja, jeżeli chodzi o lądowe granice Polski w ramach strefy Schengen, w ramach Unii Europejskiej, będzie wyglądała podobnie, jak aktualnie wyglądała na granicy ze Słowakami i z Czechami. To znaczy nie ma przywróconej standardowej kontroli granicznej, natomiast będą na tych granicach patrole, które będą sprawdzały, czy osoby przekraczające te granice spełniają te wymogi, które zostały przed chwilą przedstawione, czyli czy posiadają aktualne badania, a jeżeli nie posiadają, w tej sytuacji również będzie oczywiście weryfikacja i wpisanie do systemu, jeżeli chodzi o kwarantannę. Osoby, które przekraczają granice z krajami Unii Europejskiej, jeżeli przekroczyły tę granicę, automatycznie objęte są kwarantanną i powinny zgłosić się do sanepidu w celu jej odbycia. Natomiast, tak jak wspomniał pan minister, zwolnienie z kwarantanny będzie się odbywało na takich samych zasadach, analogicznych zasadach, jak do tej pory, czyli możliwość przedstawienia właściwego testu po przyjeździe do Polski lub przedstawienia, jeżeli chodzi o strefę Schengen, testu sprzed najpóźniej 48 godzin, jeżeli chodzi o strefę Schengen, sprzed przyjazdu do Polski. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pozostałe informacje, bo dzisiaj również to jest formuła briefingu prasowego rzecznika rządu, chciałem poinformować, że pan premier Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie zapowiedział złożenie właściwej skargi, wniosku do Trybunału Konstytucyjnego co do wyższości prawa konstytucyjnego polskiego nad prawem unijnym. Ta skarga została w dniu dzisiejszym złożona do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to realizacja tej zapowiedzi, o której
mówiliśmy jakiś czas temu, ta skarga dzisiaj została złożona. Jeżeli chodzi o aktualną sytuację epidemiczną czy sprawy związane z koronawirusem, to w tej chwili będziemy odpowiadać na pytania w sprawach bieżących, to tutaj też jestem do Państwa dyspozycji, tak samo jak pan minister Horała w sprawach pozostałych. I bardzo proszę, pierwsze pytanie, pani redaktor Monika Drost, TVP Info. Dzień dobry, Monika Drost, TVP Info. Ja mam pytanie do pana rzecznika. Czy znamy już termin, kiedy zostanie zaprezentowane nowe zasady programu szczepień i także jakie są jego najważniejsze założenia? Dziękuję. Jeżeli chodzi o modyfikację zasad szczepień, a właściwie pokazanie dalszego planu szczepień na najbliższe tygodnie, to w tym tygodniu jeszcze zostanie to pokazane. Szczepienia odbywają się zgodnie z założonym harmonogramem, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, a właściwie nawet ten harmonogram został zrealizowany w szerszym zakresie, więc to nas bardzo cieszy, ale oczywiście wszystko jest uzależnione od liczby dostaw szczepionek do kraju. W związku z tym pod tym kątem harmonogram na bieżąco jest aktualizowany. W tym tygodniu zostanie zaprezentowana jeszcze jego zaktualizowana wersja, jeżeli chodzi o kolejne tygodnie. Natomiast siłą rzeczy nie chciałbym tutaj przedstawiać szczegółów czy fragmentów tych rozwiązań. One zostaną kompleksowo przedstawione na konferencji w tym tygodniu. Najprawdopodobniej to się odbędzie jutro, ale będą ścisłe na pewno w tym tygodniu. I bardzo proszę, pan redaktor Łukasz Kisło, Fakty TVN. Dzień dobry, Łukasz Kisłow, Fakty TVN. Ja mam pytanie do obydwu panów ministrów. Co państwo zrobią, jeśli Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska nie poprą ratyfikacji Funduszu Odbudowy? I też mam pytanie do pana rzecznika Millera. Czy rząd po doświadczeniach z Niedzieli Palmowej uważa, że może jednak należałoby zamknąć kościoły? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o kwestię związaną z planem odbudowy, to już tutaj wielokrotnie też na briefingach rzecznika rządu podkreślałem, że jestem przekonany o tym, że większość niezbędna do tego, aby Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty, znajdzie się w polskim parlamencie. Ta różnica zdań, która jest pomiędzy nami i Solidarną Polską, oczywiście jest widoczna. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem, dlaczego Solidarna Polska tutaj jest w podobnej konfiguracji jak niektórzy przedstawiciele opozycji do rządu. Natomiast, tak jak mówię, jestem przekonany co do tego, że właściwa większość znajdzie się w Sejmie. W tej chwili oczywiście sytuacja jest o tyle bardziej skomplikowana, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny zawiesił możliwość podpisania właściwych przepisów w Niemczech, jeżeli chodzi o przyjęcie Funduszu Odbudowy Europy. Natomiast jest to zawieszenie tymczasowe, to jeszcze nie jest rozstrzygnięcie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, lecz tylko zawieszenie do czasu rozstrzygnięcia. Mam nadzieję, że nie stanie to na przeszkodzie, jeżeli chodzi o przyjęcie Funduszu Odbudowy Europy, bo pamiętajmy, że faktycznie warunkiem realizacji tego programu jest przyjęcie tych rozwiązań, przepisów we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. Czy pan minister jeszcze w tym temacie? Ja myślę, chyba, że pan rzecznik z właściwą sobie precyzją wyczerpał wszelkie okoliczności. I jeżeli chodzi o kwestię przestrzegania w ogóle obostrzeń, które obowiązują w tej chwili. Tak jak państwo wiecie, w miniony weekend służby w bardzo szerokim zakresie przeprowadzały kontrole i nadzorowały realizowanie tych obostrzeń. Wszystkie osoby, które miały takie sytuacje, że te obostrzenia były łamane i byli przy tym funkcjonariusze policji, otrzymali odpowiednie upomnienia lub również mandaty. Tutaj z żelazną konsekwencją będziemy realizować egzekwowanie tych obostrzeń. Natomiast warto podkreślić i docenić tych wszystkich, którzy faktycznie zastosowali się do tego. Sam widziałem wiele takich miejsc, czy to dotyczyło handlu, czy dotyczyło kościołów, gdzie faktycznie te zasady były przestrzegane. Niestety zdarzają się nadal takie miejsca, w których te zasady są nieprzestrzegane. Będziemy je publicznie piętnować, ale również egzekwować stosowne przepisy przez właściwe służby. Bardzo poproszę, pan redaktor Kamil Trzaska, TVP Info. Dzień dobry, Kamil Trzaska z tej strony TVP Info. Ja mam takie pytanie dotyczące doniesień medialnych w sprawie rozszerzenia programu szczepień o duże zakłady pracy. Czy są jakieś takie prace prowadzone i czy ewentualnie możemy się w najbliższych dniach spodziewać jakichś konkretów?
Panie redaktorze, tak jak wspomniałem kilka minut temu, w tym tygodniu te nowe zasady zostaną przedstawione szczegółowo, kompleksowo. One zakładają modyfikację tego programu w taki sposób, abyśmy mogli w szerszym zakresie i szybciej dojść do wyższego poziomu zaszczepienia poszczególnych grup społecznych w Polsce. I no tyle tytułem informacji na ten moment. Siłą rzeczy kompleksowo będziemy to przedstawiać na poziomie konferencji prasowej, która będzie tego dotyczyła w tym tygodniu. Bardzo proszę, pan redaktor Tomasz Fęskę, TOK FM. Dzień dobry, Tomasz Fęskę, Radio TOK FM. Ja jednak pozwolę sobie dopytać o to, o co pytał mój poprzednik. Czy taki plan włączenia pracodawców w program szczepień jest w ogóle rozważany przez rząd? No myślę, że na to pytanie można udzielić odpowiedzi tak albo nie. A jeżeli na to pytanie jednak nie można odpowiedzieć, to chciałem zapytać, czy mają państwo jakieś nowe zapewnienia ze strony firmy Johnson & Johnson, kiedy pierwsze dostawy szczepionek mogłyby trafić do Polski, czy kwiecień, czy jednak maj, bo tutaj te dwa miesiące funkcjonują często zamiennie. Panie redaktorze, znaczy wyznaję taką zasadę, że jeżeli pewne rzeczy nie są ustalone, to wolę ich nie publicznie nie potwierdzać, ani im nie zaprzeczać do czasu, kiedy nie zostaną faktycznie stosowne decyzje podjęte, po to, aby później nie wprowadzać w błąd opinii publicznej. Dlatego tak jeszcze raz proszę o cierpliwość. W tym tygodniu wszelkie zasady zostaną szczegółowo przedstawione. Jeżeli chodzi o dostawy szczepionek z firmy, którą pan przed chwilą wymienił, to my czekamy na ostateczne potwierdzenia. Gdy będziemy mieli taką pewność co do każdej tury, każdej dostawy, będziemy o tym na bieżąco informować. Nic w tym zakresie co do komunikatów wcześniejszych dostaw, nic się nie zmieniło. W związku z tym te informacje, które do tej pory podawaliśmy, są aktualne i nie uległy zmianie. Bardzo proszę, pan redaktor Szymon Banaszczyk, TVN24. Nie słyszę pana redaktora niestety. To bardzo proszę, pan redaktor Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dzień dobry, Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ja mam pytanie, na jakim etapie są rozmowy z firmą AstraZeneca w sprawie uruchomienia produkcji szczepionek przeciw COVID-19 w Polsce i też czy rząd prowadzi podobne rozmowy lub negocjacje z innymi koncernami farmaceutycznymi? Panie redaktorze, my informowaliśmy o tym, jeżeli chodzi o kwestie związane chociażby z firmą Novavax. Tutaj podjęte są działania również przez Polski Fundusz Rozwoju, o których informowaliśmy, czyli takich możliwości, żeby faktycznie na terenie Polski można było produkować tę szczepionkę. Co do pozostałych informacji, to jeszcze chwilę proszę o cierpliwość. Jeżeli informacje dobre na ten temat się pojawią, to wtedy będziemy je komunikować. Polska oczywiście, nie tylko rząd, ale również polskie przedsiębiorstwa prywatne prowadzą szereg rozmów z różnymi dostawcami szczepionek po to, aby również na terenie Polski faktycznie wykorzystywać infrastrukturę do produkcji szczepionek. Tym bardziej, że one nadal będą potrzebne w dużych ilościach, jeżeli chodzi o chociażby eksport później nie tylko do innych krajów Unii Europejskiej, ale przede wszystkim na eksport do innych krajów, patrząc już pod kątem globalnym. Bardzo proszę, pan redaktor Grzegorz Kwolek, RMF FM. Chciałbym zapytać o to, jaki rodzaj testu będzie zwalniał z kwarantanny, czy tylko test PCR, czy także testy genetyczne albo innego rodzaju. Co z osobami pracującymi, studiującymi za granicą? Czy też będą objęte kwarantanną? Co z sytuacją, kiedy ktoś na przykład leci z Rio, przesiada się w Berlinie? Czy to jest podróż z Schengen? To są pytania chyba do pana ministra Horały, tak się domyślam. I chciałbym zapytać jeszcze o propozycję Solidarnej Polski debaty w sprawie powiększenia zasobów własnych. Czy państwo taką debatę chcą zorganizować? Dziękuję bardzo. Zacznę może od kwestii związanych z osobami studiującymi, czy w ogóle z wyjątkami, które do tej pory były. Te wyjątki, które obowiązywały, jeżeli chodzi o granicę czeską i słowacką, czyli mówimy tutaj o obszarze Unii Europejskiej, one będą analogicznie stosowane również do Niemiec czy do Litwy. W związku z tym te osoby, które chociażby są kierowcami, zajmują się transportem zawodowo, czy osoby właśnie studiujące, te wszystkie wyjątki, które były wpisane do rozporządzenia, one pozostają, one są cały czas dostępne na stronie gov.pl/koronawirus i one w tym zakresie pozostają, jeżeli chodzi o wyłączenia z kwarantanny.
Jeżeli chodzi o kwestię debaty związanej z co do Fundusz Odbudowy, to ona oczywiście odbędzie się przecież w ramach głosowania sejmowego, bo debata parlamentarna jest naturalnym elementem każdego projektu ustawy, która jest procedowana w Sejmie, i ten projekt też ma formę ustawy, więc taka debata w parlamencie oczywiście będzie miała miejsce. Natomiast nasze stanowisko w tym zakresie jest klarowne. Premier Mateusz Morawiecki zresztą po bardzo trudnych negocjacjach unijnych wynegocjował najlepszy, najwyższy budżet unijny, patrząc łącznie, jeżeli chodzi o dwa filary, czyli klasyczną politykę finansową, tak zwane wieloletnie ramy finansowe oraz Krajowy Plan Odbudowy, czyli Fundusz Odbudowy Europy, łącznie stanowią najwyższą kwotę w historii polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Ewentualne odrzucenie ustawy o zasobach własnych oznaczałoby, że nie będzie ani budżetu klasycznego unijnego, ani budżetu, który byłby finansowany z Funduszu Odbudowy Europy. To byłaby ogromna strata finansowa i ogromna też strata dla polskich przedsiębiorców, dla polskich samorządów, dla wszystkich, którzy na tę pomoc w tej chwili czekają. Jeżeli chodzi o rodzaje testów, to bardzo proszę, pan minister. Tak, rodzaje testów to i PCR, i antygenowe będą tymi testami, które zwalniają z odbywania kwarantanny. A odpowiadając na drugą część pytania, co w przypadku osoby przylatującej z Rio de Janeiro, tak oczywiście ona będzie przekraczać granicę Schengen w Niemczech, więc poruszając się na tej trasie z Niemiec do Polski będzie już pasażerem czy podróżnym poruszającym się w ramach strefy Schengen. To jest akurat ciekawy przypadek, ponieważ Niemcy na wszystkich lotach wymagają negatywnego testu, czyli taka osoba będzie musiała najpierw w Brazylii zrobić sobie test z wynikiem negatywnym, żeby w ogóle wjechać do Niemiec. Następnie przyjeżdżając do Polski i tak jeszcze zostanie, otrzyma decyzję o kwarantannie albo będzie musiała przedłożyć test negatywny wykonany już w Niemczech, czyli w kraju grupy Schengen. No i później z tej kwarantanny będzie ewentualnie, gdyby nie przekazała takiego testu, otrzymała decyzję o kwarantannie, będzie mogła się zwolnić, jeżeli w Polsce wykona test i on również oczywiście będzie negatywny. Co do osób pracujących czy uczących się, studiujących, czy no jakiekolwiek inne aktywności wykonujących za granicą, nie przewidujemy tego rodzaju wyjątków, czyli też one po prostu będą musiały się testować i pokazywać negatywne wyniki testów, żeby się ewentualnie zwolnić z tej kwarantanny, chyba że przyjeżdżają z kraju Schengen, no to wtedy w tym kraju, z którego przyjechały, też taki test będą mogły wykonać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor Piotr Krupa, Telewizja Trwam. Dobry. Panie ministrze, mam pytanie, wracając do tematu Krajowego Planu Odbudowy. Czy jest w ogóle brany pod uwagę jakiś taki czarny scenariusz i przygotowywany jest plan awaryjny, gdyby polski parlament nie zgodził się na ratyfikację, a niemiecki trybunał zablokował też te działania władz Niemiec? Czy brany jest pod uwagę jakiś plan pożyczania przez Polskę pieniędzy na rynkach, żeby ratować i odbudowywać polską gospodarkę już bez udziału Unii Europejskiej, bez wspólnoty? Dziękuję. Jeżeli chodzi o kwestie związane z Krajowym Planem Odbudowy, to przede wszystkim podkreślmy, że to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o możliwości gospodarcze Polski. To znaczy część finansowana jest ze środków budżetowych klasycznych, a część z Funduszu Odbudowy Europy. Cały czas zakładamy, że wszystkie państwa Unii Europejskiej jednak przyjmą ten wariant. To byłby naprawdę czarny scenariusz, gdyby czy to niemiecki Trybunał Konstytucyjny, czy jakikolwiek inny parlament na przykład odrzucił ten fundusz, czy w końcu polski parlament, jeżeli miałby odrzucić ten fundusz. Tym bardziej, że w tej chwili naprawdę bardzo mocno te środki finansowe są potrzebne i one mogłyby być wypłacone jeszcze w tym roku, gdy tylko cała procedura w ramach Funduszu Odbudowy Europy się zakończy. Dlatego na razie ten czarny scenariusz, liczymy, nie będzie się realizował. Oczywiście, gdyby tak się miało stać, to są inne możliwości, ale one są dużo, dużo mniejsze i dużo, dużo mniej korzystne dla Polski, dlatego tak bardzo jesteśmy zwolennikami tego, aby jednak ten fundusz został zrealizowany. Zresztą myślę, że cała Europa kibicuje temu, aby faktycznie ten fundusz jak najszybciej mógł służyć przedsiębiorcom, mógł służyć na rzecz inwestycji, informatyzacji, na rzecz usług społecznych, na rzecz służby zdrowia, na rzecz rolnictwa, bo te wszystkie elementy są finansowane między innymi właśnie z Funduszu Odbudowy Europy. I bardzo proszę, pan redaktor Rafał Wolski, Teleexpress. Bardzo proszę, panie redaktorze. Niestety nie słyszymy pana redaktora. Bardzo proszę, pani redaktor Agata Zamęcka, TVN24.
Dzień dobry, Agata Zamęcka, TVN24. Ja mam dwa pytania do pana rzecznika. Po pierwsze, jakie wyraźne ruchy wykonuje obecnie rząd, by każda osoba, która ciężko choruje na COVID i zadzwoni po pomoc, tę pomoc faktycznie otrzyma? Pytam tutaj o kwestie szpitali, kadry i sprzętu, a moje drugie pytanie w kontekście tego, co dzisiaj usłyszeliśmy od panów, tych nowych obostrzeń co do podróży i zasad kwarantanny. O słowa komisarza Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego Thierry'ego Bretona, który powiedział, że paszport zdrowotny z informacjami o szczepieniach i przeciwciałach wytwarzanych przeciwko koronawirusowi nie będzie obowiązkowy, ale będzie funkcjonował od 15 czerwca. Jak Polska zapatruje się na ten pomysł z paszportem, czy jest przychylna takiemu rozwiązaniu i z czego zwalniałby taki paszport, czy ten paszport także brany byłby pod uwagę, jeżeli chodzi o te obostrzenia dotyczące podróży? Dziękuję. Szanowna pani redaktor, zaczynając od drugiego tematu. W tej chwili również w Polsce obowiązują zasady, które dają konkretne przywileje osobom, które są już zaszczepione, które korzystają z tej najlepszej formuły walki z COVID-19. Jeżeli chodzi o wspólne uznawanie szczepień i wspólne uznawanie testów, bo tak naprawdę my nie mówimy o żadnym paszporcie szczepiennym w Unii Europejskiej. To słowo absolutnie nie pasuje do tych rozwiązań, o którym mowa w Unii Europejskiej. W tej chwili de facto mówimy o wzajemnym uznawaniu szczepień oraz testów, czyli że dokonanie szczepienia w jakimś innym kraju Unii Europejskiej będzie uznawane w drugim kraju lub wykonanie określonego rodzaju testu będzie uznawane w drugim kraju. De facto mamy do czynienia z tym już chociażby w ramach tych zasad, które przed chwilą przedstawiliśmy, to znaczy, że określony rodzaj testu zwalnia chociażby z kwarantanny. W związku z tym te rozwiązania nie są niczym daleko idącym, natomiast pojawiają się inne dalej idące rozwiązania, które wymagają dyskusji w ramach Unii Europejskiej. W tej chwili do takiego konsensusu jeszcze w ramach wspólnoty nie doszło. Jeżeli chodzi o podejmowane działania, pani redaktor, od wielu, wielu tygodni, wielu miesięcy przygotowaliśmy cały system szpitali rezerwowych, za co zresztą wielokrotnie byliśmy bezpodstawnie krytykowani przez niektórych przedstawicieli opozycji, którzy wtedy, gdy te szpitale były budowane, zarzucali nam, że stoją puste, że jest w nich powietrze zamiast pacjentów. Wtedy na szczęście liczba zachorowań była na tyle mała, że nie musiały być używane. Dzisiaj te szpitale są używane już praktycznie we wszystkich miejscach w kraju. Jedyną barierą, która jest dla ich szerokiego używania, jest kwestia oczywiście kadry medycznej, bo infrastruktura, jeżeli chodzi o łóżka, jeżeli chodzi o respiratory, jest dostępna. Największym ograniczeniem jest oczywiście dostępność kadr medycznych i ich odpowiednie rozłożenie, dlatego cały czas podejmujemy stosowne działania, aby odpowiednio skoordynować pracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami i szpitalami, również pomiędzy ratownikami medycznymi czy osobami, które jeżdżą w pogotowiu ratunkowym. Dzisiaj odbyło się też o godzinie 12 z udziałem pana premiera spotkanie z wojewodami. Tam również na bieżąco koordynujemy działania pomiędzy poszczególnymi województwami. Już teraz jest tak, że poszczególne zespoły medyczne na przykład decydują się na to, aby przewieźć pacjentów do innych województw, jeżeli to jest konieczne, tak aby odciążyć system medyczny danego województwa, które jest w lepszej sytuacji. Jesteśmy gotowi do tego, aby również użyć niezbędnych środków, jeżeli chodzi o transport lotniczy za pomocą śmigłowców, tak aby każda osoba, która potrzebuje pomocy, mogła taką pomoc otrzymać w stosownym czasie. Bardzo proszę, pan redaktor Klaudiusz Ślęzak, Radio Nowy Świat. Już chyba teraz mnie słychać. Dzień dobry. Tak. Klaudiusz Ślęzak, Radio Nowy Świat. Dzień dobry, panie ministrze. Ja chciałem zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza to fundusz kompensacyjny. Parę miesięcy temu premier zapowiadał stworzenie takiego funduszu. W dużym uproszczeniu miał rekompensować wszystko, co dzieje się przy leczeniu i w związku z NOP-ami. Na jakim etapie jest stworzenie tego funduszu? Była ustawa w Ministerstwie Zdrowia, miało być konsultacje do 24 stycznia, ale potem już z Ministerstwa Zdrowia chyba ta ustawa nie wyszła, na jakim to jest etapie. I jeszcze jedno doprecyzowanie, jak to będzie z osobami zaszczepionymi, czy one też w myśl tych nowych regulacji, które dzisiaj państwo wprowadzają, będą musiały odbywać kwarantannę. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o fundusz kompensacyjny, to kwestie związane z tą ustawą są już na etapie finalnych prac rządowych. Z tego co wiem, właśnie kończą się prace w rządzie i powinno być niedługo
niedługo ten projekt kierowany do prac parlamentarnych. Jeżeli chodzi o kwestie wszystkich wyjątków, które dotyczą kwarantanny granicznej, to one, szanowni państwo, dzisiaj będą dostępne w rozporządzeniu oraz na stronie gov.pl/koronawirus. Tam wszelkie wyjątki, takie jak chociażby właśnie te, o których pan przed chwilą powiedział, i związane z takimi osobami, jak, znaczy z takimi zawodami jak transport, jak kierowcy, czy inne wyjątki, które są zapisane, będą opublikowane. I te osoby, które widzę już na ekranie, wywoływałem, niestety nie było możliwości połączenia. Bardzo dziękuję w takim razie, szanowni państwo, to były wszystkie pytania. Dziękuję bardzo.